Dzisiaj zrobimy takie daily vloga, tak jakby. Czyli spędzicie ze mną cały dzień, tak mniej więcej. Czy ja spędzę cały dzień z kamerą, a później co tam nagrałem, rzucę do komputera i podam wam takie małe pigułce. Kurde. Znów dziś uśmiechnięty usnę, nawet jak kieszenie puste. Byłem tam, gdzie warunki są nieludzkie, ale już tam nie wracam i bracie, to mój sukces. Kawka zrobiona, dużo rzeczy trzeba zrobić, ale z jedną tych rzeczy, z tych rzeczy, które trzeba zrobić i która jest kozacka, to już dzisiaj w Zabrzu jeden z moich znajomych, Michał. Michał dzisiaj walczy na gali MMA. Ja, jako jego kolega, mogę powiedzieć, że człowiek, dzięki któremu zaczął walczyć, bo pamiętam, jak 4 lata temu piliśmy wódkę i dostaliśmy po mordzie pod Monopolowym. I mogę się założyć, że wtedy Michał powiedział sobie, że zacznie trenować i osiągać sukcesy na parkietach. Parkietach, chyba? Na matach. I w klatkach. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Oczywiście cała nasza ekipa trzyma mocno kciuki, będzie go dopingować i... No i kurwa, to jest pewne, że wygra. Pierwsza walka o 19:30, nie ma tu żadnej rozpiski, o której Michał walczy, no ale Michał jest raczej kozakiem, więc pewnie będzie walczył ostatni. Badamy, ja się nie mogę doczekać, trzymam mocno kciuki, kurde. A jeszcze lepsza rzecz jest taka, że Michał będzie wychodzić do mojego numeru, także w ogóle już duma. I zajawka kipi gęsta, jak zła. Idziemy z Rudym. Posłuchamy trochę muzyki. Pomyślimy sobie nad propozycjami muzycznymi. Tak, kurde, dawno nie było vlogów. Dawno nie było vlogów. Oldschoolowych bym powiedział. Jak kiedyś, kurde, że Proposition Musician było. Dalej Damian gadał. Ja wczoraj wypiłem sobie 3 piwka. Siedziałem na moim YouTube'owym kanale. I tak sobie pomyślałem, mówię, dzisiaj zrobimy takiego vloga. Takiego daily vloga. Pochodzimy trochę z tą kamerą, pogdaczemy trochę głupot i zaproponujemy wam trochę muzyki. Dobra, to mamy, moi drodzy. Telefon jest, słuchaweczki. Miałem dzisiaj iść do fryzjera, bo wyglądam jak chujwa, wyjdź, nie wracaj. Ale właśnie dzwoniłem do najlepszego fryzjera na świecie, do pani Magdy na Centaura. Pani Magda pracuje dzisiaj do 14 i ma 8 klientów aktualnie, więc nawet się tam nie wybieram, bo to chyba nie ma sensu. Dobra, idziemy. To mamy. Tofik. Czy ty byś nie chciał iść na dwór? Co? Kto idzie na dwór? Siadaj. Co? Co? Chodź tu, Tofik. Chodź, Rudy. Chodź. Dobrze, jesteśmy w Ławęckim Lesie. Cudownym. Patrzcie, jak to jest ładnie. Pięknie i cicho. Dobra, a... jakieś patyki. Dobra, a jeśli chodzi o propozycje muzyczne, to w dzisiejszym vlogu pokażę wam utwór. Nie ma do niego klipu, niestety. Gościa z Gliwic, Sałat. Człowieku, ten numer jest po prostu tak nieziemski, że ja muszę o nim powiedzieć. Sałat, la 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 la. Przede wszystkim jeden z tych artystów i jeden z tych raperów, który do końca w każdym swoim numerze zawsze będzie chciał coś przekazać, nie tak jak Damian. Ja czasami lubię sobie robić takie numery, takie luźne jakieś numery. Utwór Sałata, la 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 la, też jest bardzo, bardzo luźny, ale mimo wszystko przekazu jest tam. To jest człowiek, który hip-hop u niego, kurde, hip-hop przez niego przemawia od początku do końca. W mordę misia, człowieku, świetny utwór. Mam takiego rogala na japie, jak go słucham, że głowa mała. Naprawdę, polecanko. To w tym wojskom Polan tobie mogą nie wziąć, czy? Tego tekstu to nie idzie pomylić, chyba Wojtek gdzieś pił. Nie, dobra, na 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 na. Ja tylko bawię się i płynę. La 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 la. Tylko wypełniam tuszem linię te. Na 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 na. Przecież ja tylko piszę. Bita, na 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 winę ci, la 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 winę. I zaraz przypłynie przez twoją dynię ciąg liter. Mamo mówiłem nie zginę. Pieprze ich dada daninę, pracą w ich minie. Na płytę szlifuję ti 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 ti.
świetny numer sałat, props kuźwa, rozgromny props za to. Może się wydawać, że ten numer jest taki prosty, a ten patent z tymi na i da i tak dalej, z tym powtarzaniem tych sylab, to jest bardzo fajna rzecz. Ja już chyba gdzieś to kiedyś słyszałem, nie wiem. Niewielu raperów, a Trzeci Wymiar tak kiedyś robił. Trzeci Wymiar kiedyś tak robił, oni też robili da. No, ale tutaj jest pełen luz, nawika niesamowita, technicznie poskładane wszystko, tekstowo nie ma co się doczepić. Bicik, już znalazłem ten bicik gościu w internecie. Nie wiem, czy nie sieknę jakiegoś remiksu, co? A kolejną propozycją muzyczną są nasi przyjaciele z Rosji. Numer Disconnect, który no nie jest to hip-hop, ani rap, ani muzyka, o której mówiłem wcześniej. Odbiega bardzo, bardzo, bardzo od sałata. Ale ja lubię taki vibe niesamowicie. Moi znajomi to chyba słyszeli go 1000 razy dzięki mnie, bo na każdym nie ma melanżu, na którym bym nie puścił tego utworu. O, ktoś idzie, a ja siedzę na drzewie i gadam. No. I polecanko, słuchajcie, nasz przyjaciół z Rosji. Disconnect между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. Disconnect между нами океаны. Дискотека, алкоголя и марихуаны. The fucking flex. Dobra, koniec tych spacerów, Tofik mnie nie słucha, idziemy do domu. Alright, godzina 14. Do gali mamy jakieś 5 godzin, do wyjścia z domu jakieś 3. Ten czas wykorzystamy na ogarnięcie tej meliny, w sensie tego pokoju troszeczkę. Wymojemy naczynia, zjemy obiad, albo nie zjemy, whatever shit. I co? I jeszcze zrobimy parę rzeczy zaległych, muzyczkowych, które obiecałem zrobić moim kolegom, raczej wysłać im jakieś inne różne śmieszne rzeczy. No i tyle, no. No i tyle, no kurde. To jakiegoś tam lapsa zrobimy z tego całego zamieszania, może co? Na. Tylko bawię się i płynę. La 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 la. Tylko wypełniam tuszem linię te. Na 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 na. Przecież ja tylko piszę. La 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 la. Daj. Na 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 na. Dobra, moi drodzy, godzina 17:17. Za około 40 minut wyjeżdżamy z cudownego miejsca zwanego osiedlem Kopernika i wyruszamy w stronę Zabrza, wyczekując walki Michała. Cały czas myślę o tej walce i nie mogę się doczekać. Trzymam bardzo mocno kciuki. Robię ich, mam nadzieję, że skopiesz im tam dupę. O, jeszcze okularki ubiorę. Są okularki szczęścia. Takie nazwałem właśnie przed chwilą. I niech tak będzie, matko boska. Dylan, o, powiedz coś do kamery. Cześć! Kręcimy gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Michał! Kameruję. Michał, jak się czujesz przed walką? Ale proszę tutaj, do reklamy, kurwa. Pokaż się. Michał, stresu nie ma. Dopierdoli chłopa w pierwszej rundzie, tak obstawiamy. Trochę głupio mordę robi, ale to nic. Pierwsza runda, 30 sekunda. Na razie nie skupia się na wyniku, tylko na kobietach. Na kobiecie skoncentrowane. Wcześniej pobuta ze strony. O, jak słodko. To ty? Wszystko się zgadza, obliczanie ma. Michał Rady MMA. Dziękujemy za prezentację. Prosimy o wyjście z oktagonu i już za moment rozpoczynamy pierwszą walkę. Gekon, kto by na to się walczył? Grabie! Szkotlatki! Szkotlatki na Koperniku, na promenadzie. Michał Rabi, MMA Warriors.
ładna piosenka. Trzymaj spokojnie! Dobrze, jest! Tak jest! I czulaj go! Tak jest! I teraz twoje! Tak jest! Dawaj! Wymyć go! Jeszcze! Tak jest! Twoje! Wygrywać tu dzisiaj chcę, a ten klimat dziś widać, to finał, temperatura wrze, a mój bilans to chwila i będzie leciał w górę. Prawdzie! No, łatwo. No łatwo to było. Nie ma innej opcji w opcjach. I oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Pewna sprawa, że Michał wygrywa. Znów dziś uśmiechnięty usnę, nawet jak kieszenie puste. Byłem tam, gdzie warunki są nieludzkie, ale już tam nie wracam i bracie, to mój sukces. Znów dziś uśmiechnięty usnę, nawet jak kieszenie puste.